Witam was na dzisiejszym odcinku. Dziś, słuchajcie, troszkę bardziej poważny odcinek. Byku, dawaj, jedziemy na Dziki Zachód. Czekają tam na nas. Dobra, no i słuchajcie, dzisiaj nagrywamy cały dzień na mechanicznych koniach. Jestem z Michaelem i zobaczcie, tak to działa. I spróbujemy cały dzień przeżyć, przetrwać i po prostu się bawić przez cały dzień na właśnie tych koniach. Wszystkie trzy... O, zobacz. W takim razie, słuchajcie, wszystkie czynności, które będziemy wykonywali, musimy wykonywać na naszych mechanicznych koniach. Ej, Michael, czekaj na mnie! Tu bo jest problem! O, ale... Mówię, czekaj, przyjadę. O! Patrz, udało mi się! Mój ma większe nogi. Ło! O nie! Co? Jak je hamuję? Gdzie jest hamulec? Ej, te konie są doskonałe! Czemu nie mamy trzeciego dla mnie? Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy próbowali przeżyć cały dzień na mechanicznych koniach. Wszystkie czynności, które będziemy robili właśnie na nich. Więc jeśli chcecie więcej odcinków z mechanicznymi koniami, zostawiajcie łapy w górę, czyli będzie taki, myślę, 70 tysięcy łap, to coś pomyślimy. Może jakieś pranki, ale dzisiaj też dużo tego zrobimy, więc oglądajcie oczywiście do końca. A jeśli jesteście nowi, to klikajcie w czerwony przycisk do subskrypcji, który teraz ląduje na koniu. No. Dobra, wskakujemy na konie i będziemy się nimi przemieszczali na zasadzie takiej, że po prostu trzeba je pakować do auta, bo inaczej się tego nie da zrobić, więc to będzie jedyny moment, w których nie będziemy na nich, tak to na nich będziemy. Przepraszam bardzo, przejechać na dlatego nie jedziemy, nie jedziemy, nie wchodzimy w ruch, bo dostaniemy po prostu mandat za przekroczenie prędkości. To może wyglądać dziwnie, ale tak trzeba wziąć konia i go przesunąć, inaczej się nie da. Ej, ale one z górki tak zapierdzielają, Mike, to nie ma hamulców. To nie ma hamulców, no mówię, przekroczenie. Dawaj, Mike, dawaj, Mike, dojeżdżamy tego gościa. Co tu za gość idzie? Dawaj go. O nie. Tylko, lecę za tobą, lecimy. Głowa mojemu... Co mu się stało? Patrz jak jest smutny. Patrz jak jest smutny. Nie może wyjechać. I tu kończymy ten odcinek. Nie patrzcie na to. Patrz, Mike ci chwał. Czekaj na mnie. Nie patrzcie na to, musimy zrobić operację. Tu widzę, że chłopak ma problemy z jazdą konną. Więc ja wam pokażę, jak to się robi. Zobaczymy, zrobimy test. Do ilu ten koń się ten razem naprawdę rozpędzi. Chłopaki, kolizja! Nie no, spokojnie! Z dobrej stajni jest! Pocałowałeś konia? Michael, jedziemy teraz, może najpierw do sklepu, na jakieś szybkie zakupy, co? Czekaj, szefie! Fajne jest to, że one do tyłu nie spadają i nie trzeba nimi, w ogóle pod górkę się męczyć. Ej, ale mnie w nogi boli. To jest męczące. Dzisiaj się dzień będzie ciężki. Wjeżdżamy na drogę. Michael, robimy wyścig, chodź. Nie. Ustawiamy się tutaj. Wyścigujemy się do tego czarnego auta. Do tej Skody chyba. Gotowy? 3-4. O nie. A mój wygra, ja mam dłuższe nogi. Nadrabiam. O, wjechałem do kasy. Ja mam za mojego konia. Patrz, to można jak na rowerze, zobacz. Odepchnąć się dwa razy. O! Ale to jest takie bardzo odprężające. Mike, patrz to, patrz! Odepchnę takiego. Fajny, nie? Zajebny. O, ale można tak, nie? Ty, to ja też wbijam. Dobra, sprawdzimy, czy nas wyrzucą ochroniarze. Dobra, git. Chłopaki, idźcie się ustawić z kamerami najpierw, a my później do was dojdziemy. Wjedziemy wam. Dobry. O nie, to się udało, Pewien, że się nie uda. Ja mam taktykę już. Patrz Tomek, bez trzymanki. Dobra, muszę jednak skręcić. No dobrze, w takim razie jak już udało nam się wejść do sklepu, to jest w ogóle mega dziwne, bo byłem pewien, że nas wyrzucą. Ja już chciałem z ochroniarzem się kłócić, że co, dyskryminuje pan konie? Nie wolno, tak? Jak już się nam udało, to słuchajcie, lecimy w takim razie na zakupy, Michael. Jakieś śniadanko, co? Zrobimy coś takiego, wiesz, szybkie śniadanko. Także jazda. O, mamy problem, chyba się nie zmieścimy. A nie, na luzaku.
Jak kabanoski, Marek, chcesz jedne? No, tylko te z górnej. To musisz sam wziąć. Czekaj. Ojej, tak, no ale wpuścili nas z koniami, więc wszystko jest dobrze. Chcecie pani przejechać? Nie? A, no dobrze, dobrze. Dobra, lecimy, chodź, Michael. Ej, ciekawe, co ludzie sobie myślą, jak tak wyjeżdżamy zza alejki i o, na przykład pani nas widzi. Dzień dobry. O, czekaj, mamy jakiś telefon. Co to jest? Tak, tak, dzień dobry. Tak, 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 byłem. Ja! Proszę uważać, bo tu konie wypuścili w sklepie. Dobra, to co, na jakieś picie, nie, Mike? Dawaj, wodę weźmiemy jakąś i lecimy. Może pan się będzie orientował, bo się koń mnie nie słucha. Nie orientuje się pan? Ale zastanawia mnie, jak na przykład ktoś może być taki niewzruszony totalnie. Jak na przykład ten pan za nami. Chyba idą za nami, żeby nas wyrzucić. Dawaj, Mike, spierdzielamy. Ej, jak podejdą do nas, będą coś mówić, to uciekamy. Jak krzyknę, Mike, uciekaj, i zaczniemy uciekać. Na co, na jeżdżenie koniem? Chyba nie trzeba, bo to są oswojone, wie pan? A poważnie mówię. Ale my przejeżdżaliśmy obok ochrony i nic nie mówili nam, także... Ej, coś mi się zablokował mój. A bo tu ślisko! Nie, ej, patrz! W miejscu jadę! Dobra, bo jest akcja taka, że chyba dzwonią po ochronę, więc... Co, wyłączamy kamery jakby co, nie? Dla bezpieczeństwa. Albo Piotrek, bądź przy czajki, dobra? Nie wydaje odgłos! Pani się pyta, czy to wydaje odgłos. W prawo, Mike, w prawo, skręcamy! Dawaj. Jadą konie po betonie. Chce się przejechać? Michael, chodź z tym mniejszym. No, dawaj. Chodź z tym mniejszym, niech się dziewczynka przejedzie. Tu jest taki czarny. Mama na duży niech wsakuje, no pewnie. Boisz się? Boisz się. O. Chodź. No jasne, jasne. To trzeba tak stanąć na te nóżki trzeba i tak podnosić tyłek i on wtedy jeździ. O. O, ale fajnie. Nie bój się, kochani, o. Jeszcze trzeba skręcać. No, chyba będzie trzeba już zejść, bo za teraz już nie skręci. Proszę bardzo. Ale fajnie, super. A to można kupić tutaj te koniki? Tutaj nie. My po prostu taki mamy środek lokomocji, to jest nasz taki. Taki smog w Krakowie, a my jesteśmy ekonomiczni. Tak, po prostu promujemy ekologiczne przemieszczanie się. Iha! A są dla zwierząt jakieś kasy? Tam jest na końcu, Mike, dawaj, zakręcaj. Dawaj, Mike. Także da się zrobić zakupy, da się, na koniu. Ale to jest męczące w kij. Ja się rozbieram aż. Dawaj, Mike. Czekaj, bo to idzie w wodę. Dobra, git. Zakupy chyba pomyślne, chyba nas nie wyrzucą. No to podszedł do nas dzionek, mówisz, dzwoni po ochronę, a ochrona i tak nam nic nie zrobiła, a wszystkie kasierki się śmiały i... Ej, piękne, to jest... Dzieci się bawiły, to jest najlepsze na świecie jeżdżenie koniem. Naprawdę. O, one gryzą, ja bym uważał. Tu jest... Udało się. Zakupy zaliczone. Pierwsza baza zaliczona, dokładnie. Trochę zmęczony. Zmęczył się mój też, więc pakujmy je do auta, Mike, i dawaj na rynek pojedziemy i coś na rynku porobimy. Jesteśmy na rynku. No i co? Plan jest taki, słuchajcie, żeby zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze sobie pojedziemy i sprawdzimy reakcję ludzi, bo już jak tutaj pchaliśmy te konie, to po prostu była masakra. A co dopiero będzie zaraz. A później spróbujemy przy dorożkach wziąć kogoś, żeby kupił sobie przejazd. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Dawaj, Michael, lecimy. Ale ja mam jeszcze kółka do tu. Ja tu przeprowadzę. Chodź, Mike, miejsce nam się zrobiło, zobacz. Między dorożkami mamy, to jest dla nas, chodź. Jezu, jak to wygląda. Jak ja siedzę na tym koniu, tego nie widzę, jak to wygląda. Jak patrzę na Mike, jak on zapierdziela. To po prostu prześmieszne. Dobra, Michael, patrz, plan jest taki, ustawiamy się za dorożką, za ostatnią. No i my jesteśmy kolejną dorożką, nie? Bierzemy ten, ludzi normalnie zgarniamy. Kto się chce przejechać, wbija. Musimy zrobić na koniu te zdjęcia, bo
Dzisiaj jest dzień na koniu. Jest suwerancko. Dobra, Michael, dawaj, lecimy. Cześć! Zapraszamy! Przejazd 20 zł w promocji. U nich stówę, u nas tylko dwie dychy. Zapraszamy dwa konie. O, uciekają nam. Gonimy, Mike, dawaj. O nie, tu jest ciężko. No jasne, ale na koniu. Ile pani bierze za przejażdżkę? Bo my tylko dwie dychy. Dwie dyszki u nas, u nich stówa. Promocja za piątala teraz będzie. Mamy jeszcze większą promocję. Schodzimy z ceny. Jezu, ale boli tyłek od tego, dobra. Zapraszamy na przejażdżkę 5 zł, u nich stówa. To jest jedyna taka oferta konkurencyjna na maksa. Dobra, 2 zł w promocji. Ktoś chce? No i kozak, no i pięknie. Siema. Dobra, no to tutaj transakcja musi, wiesz, być zaliczona. Dwójeczka za jazdę. Podnoś tyłek podnoś. Musisz tyłek podnosić. Czekaj, stój, patrz, ja ci wytłumaczę. Siadasz i wstajesz. Siadasz i wstajesz. O, widzisz, patrz, jak teraz lecisz. Tak, moje. No dobra, Michael, udało się raz, zaliczyliśmy przejazd, jeden już. Zaliczyliśmy kolejną bazę. O, patrz, jaka grupa idzie. Zapraszamy na przejażdżkę, u nas 2 zł, u nich więcej. To jest jedna taka okazja. 2 zł za przejażdżkę. Dobra, Michael, spadamy stąd, chodź. Chce pan przejechać? Za stary na takie. A, to jest młody rumak, proszę pana. Nikt nie jest za stary na przejażdżkę na koniu. Co? Obiadek, Mike, tak? Dawaj. Last tydzień, słuchajcie, będzie McDonald's. Właściwie to McDrive, więc lecimy. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Nie działa McDrive. To chodźmy do tamtego. Dobra, ten nie działa, zawracamy do drugiego. Chodź, Mike, zawrotka. Jezu, jak się ciężko jedzie po kostce, na maksa. Dawaj, Michael! Tak, leci, patrz, jaki sprint! Ja już odpiniłem to, bo jak to się bardziej siada na tym, no to też szybciej jedzie. No tak, trzeba tak walnąć dupą. Dzień dobry! A nie ja się tyłem. Nie działa! Trzy, mamy wjechać do... Dzień dobry, jasne, że tak. Dobrze, to ja bym poprosił, na pewno będzie jeden McWrap i cheeseburger z Liptonem też. A jest ci średnia? Tak. I jeszcze proszę mi powiedzieć, czy jakieś menu dla koni, jakieś sianko może mają państwo, czy tylko... Nie, sianka nie mam. Tylko dla ludzi, tak? No dobrze, no to tyle. 25,90, zapraszam do najbliższego odjechania. Dziękuję. Dobra, Michael, dawaj, lecimy. A może pan się chce przejechać? Niekoniecznie. Niekoniecznie? No dobra. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ktoś będzie kartą? Kartą. Kolega kazał przekazać, że sianko się może jakieś znajdzie tam. O, no to super. Dzięki. Cześć, zaklinowaliśmy się, Mike. O, do widzenia. Patrz na pana. Chyba tak. Tylko koniki zgłodniały. Dobra, zaliczamy jako pojazd, nie? No bo co inaczej. Dobra, moment, okej? Okay? Dobra. Ej, ten odcinek jest najlepszy na świecie. Ludzie tak dobrze reagują, tak pozytywnie, wszyscy, absolutnie wszyscy, że to jest nieprawdopodobne, naprawdę. O. Mamo zamówiliście, że koniki nie było. A sianko miało być jeszcze. Powiedzieli nam w poprzednim okienku, że będzie szansa. To miłego dnia, dzięki, na razie. No to Mike, żarcie jest. Chodźmy, zaparkujemy na parkingu. Proszę pani, kto tu kostkę wymyślił? Przecież się jechać na koniu nie da. No dobra, więc słuchajcie, chwila przerwy na żarcie i zaraz lecimy na kolejną miejscówę. Wymyślimy coś jeszcze. Dobra. Dobra, generalnie na razie jeszcze pchamy troszkę nasze koniki, dlatego że tutaj się kręci zawsze ochroniarz i może nas wyrzucić, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. Jak tylko wejdziemy do środka, do galerii, to odpalamy się i skakujemy na rumaki. Cheeseburgerem jesteś, czy coś? No. Jak się nazywasz? Nazywam się... Trąba. Trąba, no wpisz sobie. Ale tam w ogóle była pani ochroniarz i nic nie zrobiła z tym, że sobie jedziemy, więc w sumie git. Patrz, Tomak, bez trzymanki. Życie na koniec ciężkie. No bawię się z galerii. Pójdziemy, słuchajcie, do zoologicznego, zapytamy się, czy mają sianko dla koni i kupimy. No mogę je po prostu... Życie na koniec ciężkie.
Jecha! Lecimy do zoologicznego, Michael na dół. Na ruchome schody, jak my jesteśmy ruchomymi schodami? Damy radę, chodź. Koń nie da rady na ruchomych schodach, no co ty? To chyba nie był najlepszy pomysł. Nie no, był świetny. To jest Franek. Chcesz się z nim przywitać? Chcesz pogłaskać Franka? Dzień dobry, będzie jakieś sianko dla konia, bo bym zgłodniał. Znajdzie się coś takiego? Właściwie to dla dwóch. Siano dla gryzoni mamy do samego końca. A nic mu się nie stanie? Ha. Co prawda pisze, że dla gryzoni, ale może być. A ma ktoś w ogóle kasę? Nie ma. No to git. O Jezus, ale boli tyłek. Cześć. Jak myślisz, będzie dobre takie sianko dla konia? Dla konia? Na pewno. No to super. Można zdjęcie? No, ale z Franiem czy ze mną? Z Franiem. A, no to jasne. O Jezu. Uwaga, że panią nie kopnął. Konie lubią. Dzień dobry. Wie pani co, narzekają nam konie. Czy to siano będzie w porządku dla nich? Myślę, że tak. No to poprosimy. Ojejku, to tu mało miejsca. To ja, Mike, to weź zapłać, ja wyjadę może, co? No to co, wychodzimy. Jak ochroniarz coś powie, to powiem mu, że byliśmy tylko po siano, nie? Wiadomo. Icha! Ej, koń już coś ledwo zipie. Mój już ledwo zipie też, no. Iha! Ludzie tam, co? O! Winda! Superancko. Takie wygodne są, że schodami nie chcą chodzić. Więc lecimy windą. Także słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. To jest prześmieszne, w ogóle jak ja patrzę na Majka, jak on zapierdziela. To był chyba jeden z najśmieszniejszych odcinków. I w ogóle dzisiaj ludzie tak pozytywnie reagowali. Ludzie byli dzisiaj tak pozytywni, że to jest niesamowite. No i słuchajcie, jeśli chcecie więcej odcinków na koniach, mechanicznych koni, zostawiajcie łapy w górę i oczywiście subskrybujcie kanał. Na czerwonym przycisku tutaj macie instrukcji, co trzeba robić, lub to co tu tylko na dole. A my się z wami żegnamy do kolejnego odcinka, mordy. Trzymajcie się, pozdro i siemano!